Jak widzimy, nakładek tych jest bardzo sporo, więc w bardzo krótkim czasie możemy zmieniać nasze zdjęcie, eksperymentować z nim i osiągać ciekawe efekty, które mogą sprawić, że nasze zdjęcie stanie się naprawdę wyjątkowe. Tutaj pokażę na kolejnym przykładzie, jak bardzo szybko można zmienić nasze zdjęcie. Dopasowujemy nakładkę do naszego danego zdjęcia. Zmieniam tryb mieszania na ekran, screen. No już widzimy, już mamy kolejną nakładkę. Teraz po prostu maską możemy sobie ją wyrównać i poprzez skrycie odpowiednio zmodyfikować. I tak po prostu możemy eksperymentować się z bardzo dużą ilością nakładek, które tutaj mamy. Są one zrobione profesjonalnie, więc po prostu one na zdjęciach wyglądają bardzo dobrze, więc dziękuję za wysłuchanie. No i życzę przyjemnej pracy i niesamowitych zdjęć. Dzięki, trzymajcie się. Hej.